Słuchajcie, patrzę na niego teraz, nic mu się nie dzieje, nawet optyka nie jest wilgotna. Wszystko ok, on latał w tym momencie może 5 minut, więc zrobimy sobie takie krótkie odcinki dzisiaj, bo delikatnie pada śnieg, ale myślę, że też będzie poetycko. Piękna pogoda, witam was bardzo serdecznie. Delikatnie pada śnieg, ale to nie szkodzi. Zastanawiałem się, czy nic się nie stanie z dronem. Mamy za sobą już pierwszą sesję, około 10 minut. Widzę, że jest wszystko w porządku. Kiedyś Paweł Siwiecki z serwisu pokazywał wnętrze takiego drona, który wpadł do oceanu i był cały skorodowany. Mam nadzieję, że to się nie stanie z R2S. Nie latam też długich sesji, tylko tak po 5 minut i suszę go tutaj na desce rozdzielczej. Tak to wygląda. Słuchajcie, przyszły wiadomości z Węgier. Mianowicie wysłałem jeszcze w tym tygodniu, także nie tak dawno, 2-3 dni temu wysłałem Mini 3 Pro i bardzo szybko mi odpowiedział serwis, że dron zostanie wymieniony bezpłatnie na gwarancji. Mamy 5-4K w 25, troszeczkę śnieżek pada, niestety w tej rozdzielczości nie damy rady to zrobić. Selected area too small, troszeczkę dalej, zobaczmy teraz. Działa, nie? Active track. Parallel, go, nagrywamy, jedziemy z koksem. Teraz się dowiemy, jak to wygląda, jak on sobie tutaj radzi. 4K w 25, a w profilu płaskim. Pojadę powoli. I on się rozkręci. Do końca tej drogi i za chwilę przyspieszę. Trzeba będzie zaraz osuszyć drona. Ojoj. Teraz zobaczył. On mi wleci w te gałęzie, coś czuję. A może i nie. Zawrócić. Potrzebuję jeszcze jedno ujęcie. Chciałbym, żeby śledził auto cofając się. Podlećmy sobie bliżej, troszeczkę niżej. Może tak jak teraz. Za nisko, tak? Jestem na 10 metrach, pokazuje mi za nisko. W takim razie wylądujemy. I spróbujemy to zrobić jeszcze landing. Raz. Dobra, wylądowałem. Take off. Teraz mamy. The home point has been updated. Please check it on the map. Chciałbym być mniej więcej na 5 metrach. Tak jak teraz. Active track, trace, go. Nagrywamy. Jedziemy. Too low. Aircraft altitude too low. Może teraz, Dobra, trace. Jedziemy teraz. Zobaczymy, co on nam tutaj zapoda. Chciałem mieć fajne ujęcie. Ciekawy jestem, czemu on, kurczę, ciągle mówi o tym, że jest dron za nisko, nie? Do śledzenia. No i niestety przechodzi w tył. Mini 3 Pro i Mavic 3 mają już to lepsze. Ale tutaj widzicie, co się dzieje. Przechodzimy w tył, spróbuję to zrobić jeszcze raz. Zatem przejdziemy sobie dookoła. Jestem na 7 metrach. Myślę, że 5 metrów wystarczy. Tak jak teraz. I takie ujęcie bym chciał. No byłoby naprawdę super, gdyby to się udało zrobić. Czemu DJI nie jest skuteczne w takich najciekawszych? Tu znowu jesteśmy. O, dobra, tak jak teraz. Znowu byliśmy za nisko.
Patrzymy, teraz jesteśmy w Active Track Parallel, tak? No, niech on się troszeczkę rozpędzi. Idzie ładnie, czy nie? No idzie. Chciałem troszkę szybciej. No i już przechodzi do tyłu. Niestety. To jest całe śledzenie. W wykonaniu R2S. Jego mocne strony to na pewno jest jednocelowy sensor. To, że mamy profil płaski, bo tutaj mamy D-Lock, możemy sobie nagrywać w tak zwanej szmacie, jak mówią filmowcy w żargonie filmowym. Mamy tutaj rozdzielczość 5-4K, ale także nagrywanie w 4K w 50 czy nawet 60 klatkach na sekundę, więc on ma naprawdę fajne sprawy. Ma też asystenta, jeżeli chodzi o kolor, czyli filmując w profilu płaskim w D-Logu widzisz naturalne kolory, super to wygląda. Dużo ciekawych ustawień, ma też hyperlapse, ma kapitalną matrycę 20 megapikseli, niewiele potrzeba więcej. Oczywiście brakuje mu pewnych spraw. Kompromisy, które tutaj ma R2S, to między innymi jest to, że nie ma tutaj regulacji przysłony. Druga sprawa, że przy filmowaniu w 4K w 50 klatkach mamy crop i to widać wyraźnie. Nie śledzi nam też w tych wyższych parametrach, bo na przykład Mavic 3 już nam śledzi w 4K w 50. A to samo tutaj, jeżeli chodzi o 5-4K, też nie damy rady śledzić. Jest kilka takich spraw drobnych, ale ogólnie to jest bardzo solidny model i można go polecić wielu osobom. Dzisiaj zrobimy trochę prób, będę latał krótkie sekwencje, zapraszam Was do tego materiału i też zapraszam Was do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach, bo ten materiał nie jest jednostronny, że ja tylko wychodzę z informacjami, ale też Was proszę o napisanie i podzielenie się opinii i podzielenie się swoimi doświadczeniami w komentarzu. Jest całkiem fajnie, znaleźliśmy taką miejscówkę pod dachem. Co prawda jest widoczność słaba dzisiaj, ale ja bym powiedział, że patrząc pod kątem lotów, da się polatać. Teraz polatamy sobie tutaj nisko, tym R2S. Chciałem, żebyście zobaczyli też zupełnie inną perspektywę, jak mijamy obiekty z bliska, więc nie będzie to teraz widokowy lot, bo jest po prostu słaba widoczność, ale spokojnie można polatać też tutaj nisko. Może nam się trochę przetrze za chwilę. Jest też lekki wiatr, więc może mgła nie będzie wisiała przez cały czas. A to, co Wam jeszcze chciałem powiedzieć, bo przygotowuję teraz drona. Dzisiaj rano oglądałem bardzo fajny montaż promujący Bielsko-Białą. Miejsce fantastyczne, gdzie jest i przemysł, i sztuka, i kultura. Tradycja, piękne, zabytkowe budynki. Tomek zrobił, jeden z pilotów też, między innymi. Dużo jest tam hyperlapse, dużo jest też fantastycznego montażu, fantastyczne też przeloty FPV, dużo z Mavica, między innymi też loty szybowcowe, wnętrza na zewnątrz, dive'y, hyperlapse, kupę roboty, lata całe, jeżeli chodzi o ujęcia, bo to nie wydarzyło się w ciągu tygodnia, to co on zrobił, ale też genialny właśnie montaż, muzyka, oprawa, produkcja, no światowa można powiedzieć. Naprawdę podziwiam to, co zrobił, także sobie zajrzyjcie. Słuchajcie, na pewno R2S to jest świetny model nadal, pomimo że nie jest najnowszy. Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy Mini 3 Pro a R2S, to zależy do czego miałbym go używać. Jeżeli chodzi o teren i takie trudniejsze warunki, to na pewno R2S się dobrze sprawdza. Mini 3 Pro ma już nowsze oprogramowanie, inaczej się zachowuje. Nie ma cropa między innymi w 4K, ale ma tylko i wyłącznie 4K. Ten ma większą rozdzielczość, natomiast ma crop w wyższym klatkarzu, prawda, w 50-60 klatkach na sekundę. Tu jest większy trochę sensor, mamy profil typowo płaski, więc jeżeli chcemy na przykład więcej ujęć ze sobą łączyć, no to też R2S. W centrach miast Mini 3 Pro robi mniejsze zamieszanie. Ten dron robi trochę zamieszania w centrum miasta.
I wielokrotnie miałem z tym do czynienia, że ludzie faktycznie zwracali uwagę, a niektórym się nie podobało to, że latam. Natomiast jeżeli robiłem to samo miniakiem, nikt nie zwrócił uwagi, że dron wisi 15-20 metrów od zabudowań czy od ludzi. Więc to zależy wszystko, słuchajcie. I to nie jest tak, że jeden dron jest lepszy, drugi gorszy. Każdy ma swoje niuanse i każdy ma coś ciekawego do zaoferowania. Więc jeżeli bym latał na łonie natury, krajobrazy i tak dalej, pewnie bym wybrał R2S, bo jest solidniejszy też ten dron. A w centrach miast, tam gdzie jest więcej ludzi, czy przy obsłudze imprez, zdecydowanie Mini 3 Pro. To chyba tyle. Pójdziemy jeszcze trochę polatać FPV i zrobimy sobie dwa loty. Tyle na dzisiaj. Pogoda kapryśna, ale jest i tak fajnie. Solidnie zmarzłem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Idealne lądowanie. Doskonałe lądowanie wręcz. I słuchajcie, dla osób, które zaczynają przygodę z dronami, mam bezpłatny warsztat dotyczący tych pierwszych kroków. Solidne wejście w świat dronów, warto skorzystać. Link w opisie poniżej pod filmem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Ok, 1500 mAh. To jest bardzo dobry pakiet. GoPro niech nam się już rozgrzeje. Lecimy w tę stronę. Nagrywa się pięknie. Thank you.
cudnie.